Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film z bublami kosmetycznymi. Ostatni taki film pojawił się 9 miesięcy temu i ja zawsze się cieszę, że tych bubli nie mam zbyt wiele. Od czasu do czasu robię taki filmik, od czasu do czasu robię takie podsumowanie pod tytułem Top Shit. Pokazuję Wam rzeczy, które mi się nie sprawdziły. Być może też przestrzegę kilka z Was, żeby je nie kupiły i to już będzie sukces, więc też weźcie pod uwagę, że jakby to są moje odczucia i ja uważam te produkty, o których tutaj będę Wam opowiadała, za totalne buble, których nie warto kupować, więc zapraszam na taki filmik. Dzisiaj przed nami takich rzeczy będzie 6 sztuk, tak tutaj zerkam, bo będę Wam je pokazywała i będę o nich opowiadała, więc jeżeli jesteście zainteresowane, zaciekawione, że coś się u mnie nie sprawdziło, czego nie polecam, jeśli chodzi o kosmetyki, no to zapraszam do oglądania. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji jak zwykle. No tak dla wsparcia, tak, żeby się tutaj nam miło oglądało. Nie zapomnijcie o tym i lecimy. Zaczniemy od pierwszej rzeczy. Nie zawsze to, co jest tanie, jest dobre. Ja ostatnio bardzo zwróciłam się w stronę tych marek tańszych. W stronę Isany, w stronę Be Beauty, w stronę ogólnie marek takich drogeryjnych, marek własnych, konkretnych drogerii. No i mam tutaj przed Wami tonik Isana, który się u mnie nie sprawił. Tonik aloesowy, oczyszczający, tonik do twarzy, odświeżający z aloesem i z ogórkiem. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Kupiłam go sobie z myślą o wakacjach, z myślą o wyjeździe. Zużyty jest tak dotąd. Nie polecam go dlatego, że się bardzo klei. Jest taki pieniący. Zobaczcie. Co to znaczy, że tonik jest oczyszczający? On się tutaj pieni i on po prostu nałożony na twarz się klei. Ja używam tonika tak, że przelewam go do jakiejś, ten akurat jest bez atomizera, ale używam go jako spryskiwacza na twarz, spsikuję sobie twarz, zostawiam do wyschnięcia i nakładam krem na twarz. Bardzo nieprzyjemna konsystencja, bardzo nieprzyjemne coś, co sprawia, że ta twarz się klei, co sprawia, że nawet gdzie mi tam powieki się przyklejają, nie mogę ich otworzyć, nie mogę ich zamknąć do końca, bo się przyklejają. Jest taki właśnie lepki, jest taki klejący, nieprzyjemnie się nakłada krem na taką twarz. Nie lubię niczego, co się lepi na lato, nie lubię niczego, co się lepi na wakacje, więc jakby go dokończę, teraz jak już się robi troszeczkę chłodniej, to go dokończę, ale no nie przypadł mi do gustu, nie mam pojęcia, czemu się tak pieni, nie mam pojęcia, czemu się tak klei, no po prostu, no tutaj jestem na nie. Kolejna lepiąca się rzecz i kolejna rzecz z Isany to lotion do ciała kokosowy. Też był w dobrej cenie, złapałam go zaraz gdzieś tam stałką moich ulubionych balsamów z Biotin. I tutaj była informacja, że właśnie zapach kokosowy, że jest taki bardzo polecany na wakacje. Zapach kokosowy jest ultra chemiczne, ultra nieprzyjemne, taki sztuczne. Do tego konsystencja jest taka jakby żelowa. No, ten kokos jest taki średniawy, bym powiedziała, więc tutaj Wam już go nałożę, zobaczycie jak to wygląda. Konsystencja jest taka żelowa, jest taka bardzo, bardzo lejąca, o, możecie zobaczyć, więc ten lotion, ten balsam, o kurde, teraz będę musiała to jakoś zmyć, starłam sobie, bo nawet nałożony na dłonie to po prostu lepi się jak szalone, więc jest to konsystencja żelu i jest to konsystencja taka, która nałożona na skórę super się klei. Tak jakbyście po prostu żel na skórę nałożyły i później jak to zaschnie po dłuższym czasie, po bardzo długim czasie, jak to zasycha, to zostawia taką skorupkę. Taką skorupkę, że nieraz było tak, ja lubię smarować ciało na wieczór przed snem, przed pójściem do łóżka i po prostu musiałam czekać, aż wyschnę i dopiero się położyć do tego łóżka i rano nieraz budziłam się i na nogach miałam takie białe, takie białe, takie poprzeźroczyste, jakby suche skórki. Tak sobie myślałam, kurczę, to skóra mi się łuszczy, czy co się dzieje, czy to było to.
To było to zaschnięte i gdzieś przy podrapaniu się, przy ruszeniu tej skóry nawet w taki sposób schodził płatami. Schodziła ta warstewka, która zaschnęła na skórze płatami. Bardzo nieprzyjemne uczucie, klejący i zasychający. Nie wiem, o co tutaj chodzi, że robi taką zbroję. Ani to nie nawilża, ani to ładnie nie pachnie, ani to nie robi nic. Absolutnie na nie. Nie próbujcie nawet, nie dajcie się zwieść niskiej cenie. Nie wiem, co w ogóle będę miała z tym zrobić. Spróbuję jeszcze do stóp tego użyć, ale jak na stopach też zacznie mi robić taką skorupę, no to nie będzie to najprzyjemniejsze na świecie, więc tego balsamu, tego lotionu nie polecam. Kolejna rzecz z bubelków, którą myślałam, że będzie fajna, którą myślałam, że się polubimy, to niestety jest tusz z Bourjois, ten oto tuszyk, który ma tutaj to przekręcanie, pokazywałam wam go kiedyś, fajny bajer, pomyślałam. No bo fajny bajer, no nie, że tak taki do rozkręcenia, tutaj jest taka grubsza szczotka, a jak przekręcicie tutaj w jedną albo w drugą stronę, to ta szczotka się zmniejsza. Widzicie? Mniejsza, większa. No i fajny jest to efekt na rzęsach. Fajnie to maluje. Można zrobić sobie mniejszą, większą tą szczoteczkę. Ładnie podkręca, ładnie się nakłada. Niestety osypuje się niemiłosiernie i niestety obkleja się, po prostu obkleja się na dolnej powiece i obkleja się tutaj pod oczami. Próbowałam z różnymi pudrami. Próbowałam z takimi bardzo miałkimi. Próbowałam z takimi białymi, wręcz jak mąka. Z różnymi tymi pudrami go próbowałam stosować. No po prostu za każdym razem wychodziła mi panda. Po 3-4 godzinach ja wyglądam w tym tuszu jak panda. No nie jestem w stanie się z nim polubić. Nie jestem w stanie go ogarnąć. W końcu używałam go tylko do nagrywania. Tylko gdzieś tutaj przed kamerę, no bo nigdy nie zdarza mi się dłużej nagrywać niż 3-4 godziny, więc to jest w miarę w porządku. No ale kurde, no nie o to chodzi w tym tuszu, żeby po prostu się tak obijał, więc nakładanie go na przykład na cały dzień, jeżeli się tam malujecie rano i chcecie mieć fajny efekt cały dzień, no to nie z tym tuszem. Bourjois Mascara Twist Up the Volume. No słuchajcie, nie. No słuchajcie, nie. Nie dość, że się osypuje, tak kruszy, no tak jak mówię, jeszcze robi tą pandę. Widzę, że jest obklejony, widzę, że po prostu jest, niestety nie. I nie polecę go, bo to nie o to chodzi w tuszu, chodzi o to, żeby wymalować te rzęsy i żeby one cały dzień śmigały bardzo dobrze, żeby się nie osypywały, nie obklejały. Kolejna rzecz, której nie polecam, a którą kupiłam sobie specjalnie na wyjazd, na wakacje do Czarnogóry, to jest chłodzący żel właśnie z tej tańszej marki Fus Wochl z Rossmana, co mi tutaj nie chcę wyostrzyć, a proszę bardzo. Chłodzący żel. Ja borykam się na wakacjach i w gorące dni z napuchniętymi stopami. Stopami, nogami, od czasu do czasu się to zdarza i jeżeli to się zdarza, wtedy od razu wyciągam taki krem, wyciągam jakąś tam maść, chłodzącą, najczęściej właśnie jakąś taką miętową albo właśnie chłodzącą i po prostu ten problem jakby znika, to troszeczkę załagadza ten efekt. I stwierdziłam, że no spróbuję coś takiego drogeryjnego, spróbuję coś tańszego, coś rossmanowego. No i niestety to się tutaj nie sprawdziło. To jest olejek miętowy i mentol. I słuchajcie, spróbowałam go raz. Spróbowałam go raz na wyjeździe, kiedy miałam napuchnięte nogi, wyszłam spod prysznica i stwierdziłam, że sobie posmaruję te nogi, po prostu pójdę tam, pójdę na nasz tarasik posiedzieć z wszystkimi i te nogi będę miała przyjemnie schłodzone. No słuchajcie, nakładanie go to jest tak, jakbyście nakładały, zobrazuję wam to tutaj dosyć tak nieładnie, jak śpik. Dosłownie jak śpik. Spróbuję tutaj nałożyć troszeczkę. On ma taką konsystencję chropowatą.
On ma taką konsystencję chropowatą. Tutaj o, wyostrzyło się i zobaczcie. Ja go próbuję tutaj zasmarować. Ja go próbuję tutaj rozsmarować. I niby jest wszystko fajnie, ale patrzcie to. Widzicie? Widzicie tą konsystencję? Widzicie, jak on się ciągnie? Jaki on jest nieprzyjemny. No i tutaj dalej smarujecie, dalej smarujecie, dalej smarujecie i on po pewnym czasie zbija się w takie coś. Zbija się w takie coś i po prostu tworzy taką właśnie warstwę śpiczaną. Nie wiem, jak wam mam to wyjaśnić. Po prostu nałożyłam go sporo i próbowałam go roz... O, o to mi chodzi. Po prostu o. On cały czas taki był. Zbijał się w takie coś. Zostawał i po prostu... No, po pewnym czasie wyglądał po prostu jak śpik. Wyglądał jak po prostu śpik. I teraz go ściągam. I teraz te śpiki właśnie... schodzą. No ładnie pachnie, mentolowo, ale no klei się niesamowicie. No nie o to chodzi. No nie o to chodzi w tych kosmetykach na wakacje, nie o to chodzi w tych kosmetykach letnich. Po prostu, żeby się nogi lepiły, żeby to po prostu było lepiące. No, albo się gdzieś tam ma wchłonąć, albo gdzieś tam po prostu ma wyparować, albo coś takiego. No po prostu super nieprzyjemna konsystencja, nie dająca się rozsmarować, tylko właśnie robiąca takie zacieki, robiąca takie nieprzyjemne śpiki. No nie polecam. Nie polecam i więcej po niego nie sięgnę. Mam lepsze, mam mentolkę, ale wiecie, jak to ja. No ja cebula, chciałam coś przeszczędzić. Chciałam coś sprawdzić nowego. No i nic. Kolejna rzecz, która mi się nie sprawdziła i kolejny balsam. Jak wiecie, ja tutaj sobie działam w kwestii nawilżania ciała, działam sobie w kwestii takiego codziennego nawilżania ciała i bardzo dużo tych balsamów zużyłam już przez ten czas. Już to trwa ponad rok, ta moja akcja trwa, to moje wyzwanie. I teraz też staram się codziennie balsamować, codziennie nawilżać tą skórę i widzę jakby różnicę. To już wam o tym mówiłam. No i kolejny balsam, na którym się przejechałam, jest to balsam Triple Moon, marki, którą uwielbiam, marki, która teraz jest dostępna w Polsce, dostępna jest i w Lidlu, i w Rossmanie. I taki ładny, fajny, w takim opakowaniu, Brazilian Love, przepięknie pachnie takimi mandarynkami, kokosem. No takimi wakacjami, więc zapach jest cudowny, ale to wszystko, to jakby wszystko na jego temat, bo tak, on się nie klei, bardzo szybko się wchłania, bardzo ładnie pachnie, ale nie nawilża, nie robi z tą skórą nic. Absolutnie nic. Konsystencja jest przyjemna, wszystko pięknie się wchłania, ja się wysmaruję po prostu na wieczór, pięknie się wszystko wchłonie, rano wstaję i tak jakbym w ogóle nie posmarowała tych nóg. To najszybciej widać u mnie na nogach. Ja te posmarowane moje nogi, one się wtedy błyszczą, one są nasmarowane, są nawilżone, jędrne, w dotyku przyjemne. A kiedy one nie są posmarowane, to są szorstkie, gdzieś tam widać suche skórki, gdzieś tam widać takie malutkie pęknięcia na tej skórze, w sensie pęknięcia, no takie jak taka sucha ziemia na pustyni, gdzieś tam na wysuszona ziemia i są takie, jest taki wzorek popękanego tego, no skórka jakby. I jeżeli ja widzę taką suchą skórę na moich nogach rano, kiedy ja wieczorem wybalsamowałam całe ciało, no to uważam, że to nie nawilża, że to nie działa nic i szkoda czasu i pieniędzy. Niestety, być może tylko ta wersja, być może jest jakiś inny balsam z Triple Moon, który fajnie działa, jeszcze nie miałam nic takiego. Miałam na pewno peeling, który był też taki średni, kocham ich... żele do kąpieli, kocham ich maseczki, kocham ich kremy do rąk, ale kurde... Tu coś nie pykło. Może ta seria w tych opakowaniach coś nie pyka. Po prostu nakładacie go i on nie robi nic.
Ostatnia rzecz to taki mały cudak, którego znalazłam w kalendarzu adwentowym w grudniu, kiedy to właśnie otwieraliśmy kalendarz adwentowy we Vlogmasie. Jest to olej intymny z marki Natur Planet. Jest to coś nowego, co się pojawiło teraz. Olej intymny, który ma... jest do pielęgnacji delikatnych okolic intymnych, łagodzi podrażnienia po depilacji i nawilża. I była informacja, bo on jeszcze był w takim opakowaniu, była taka informacja, że podczas depilacji czy po depilacji trzeba wysmarować piczkę tymże olejem. I on sprawi, że nie będzie wrastających włosków, że będzie gładko, że będzie nawilżone, że nie będzie podrażnień. No i słuchajcie, nie. Wcale tak nie jest. Rzeczywiście jest nawilżona, rzeczywiście jest miękka skóra, ale żeby przeciwdziałał podrażnieniom, żeby przeciwdziałał wrastającym włoskom, nie zauważyłam żadnej różnicy po jego stosowaniu. Zużyłam już tak po, no, taką jedną, to jest jedna trzecia, zużyłam już taką jedną trzecią i jakby patrzę, obserwuję, interesuję się, czy gra warta jest świeczki, czy ten olejek rzeczywiście coś takiego zrobi, no to to byłby bajer, to byłoby coś rzeczywiście, na co warto zwrócić uwagę, no nie? Ale nie, nic takiego nie robi, po prostu olej to olej, po prostu co on tutaj ma w składzie, jakie on tutaj ma olejki, nawet się hemp, olej hemp, czyli jakieś konopne, safflower, sage i sweet almond, to słodki migdał. Tyle jestem w stanie rozszyfrować, więc no niestety nie zrobił nic wspaniałego. I dlaczego to się nazywa olej intymny? No olej to olej. Wydaje mi się, że są to olejki, które również można wykorzystywać na ciało, które również można wykorzystywać na włosy. Dlaczego nie? No ale zostało to nazwane olejem intymnym, no i który ma działać i nie działa, więc może są jakieś takie olejki, które działają cuda, są na przykład te olejki z Yorkaya. Dajcie mi znać, czy używałyście i czy to rzeczywiście działa, czy to ma po prostu tylko taką nazwę i tylko taki marketingowy przekaz, nic więcej. Więc no, tego akurat nie polecam i ogólnie no, tak mi się wydaje, że olejek taki intymny za wiele nam tutaj nie zdziała. I to wszystko. Wszystkie buble na dzisiaj. Całe szczęście, że tylko tyle. Całe szczęście, że tylko 6. Zrobiłam sobie takie czyszczenie w tej mojej kosmetyczce. Co ja zrobię z tymi rzeczami? No, ten tonik z Isany wykończę. Tą maskarę chyba puszczę dalej. Puszczę dalej do mojej mamy. Może ona coś tam będzie umiała się nią posługiwać. Może jej przypasuje. Żel do stóp. No, ten żel do stóp, żel do nóg, ten chłodzący, uważam, że jego używanie jest zasadne tylko i wyłącznie przed kąpielą. Jeżeli zbieracie się do kąpieli, zbieracie się pod prysznic, to takie pół godzinki, godzinkę wcześniej możecie sobie posmarować te nogi, niech one się troszeczkę schłodzą. Po co, tak szczerze powiedziawszy. I dopiero możecie iść do kąpieli i wtedy tą klejącą warstwę z siebie zmyjecie. No tylko wtedy widzę zasadność używania tego żelu. Balsam oczywiście tam jakoś zużyję, właśnie czy do stóp, czy może do rąk, jako jakiś nawilżacz kilkuminutowy. Nie wiem, no jakoś to zużyję, w każdym razie nie jestem z niego zadowolona. No i olejek też zużyję, może po prostu do całego ciała, może po prostu na inne części ciała też się przyda, no kto wie. Więc takie wielkie czyszczenie kosmetyków. Dajcie mi znać, co tam u was się ostatnio nie sprawdziło, może coś, co było bardzo reklamowane, może coś, co było bardzo tanie, może coś, co było bardzo drogie. Napiszcie mi w komentarzach, możecie tutaj puścić wodze, może nie swojej fantazji, ale jeżeli chcecie się tutaj wyżalić, wygadać odnośnie czegoś, co wam się nie sprawdziło, no to śmiało piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, jeżeli nie jesteście pierwszy raz, to załapkujcie, dajcie znać, że byłyście, że uczestniczyłyście w tym bublowym filmiku. Zapraszam na mój kanał vlogowy, zapraszam na Instagrama, a na dzisiaj to było wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!